Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie po raz kolejny w grze Infamous Second Son. Widzimy się ponownie w Seattle, zresztą przy naprawdę zapierających dech w piersiach widoczkach. To co widzimy tam z tyłu to jest chyba most, do którego się musimy dostać dzisiaj, a to dlatego, że słuchajcie, udało mi się wyczyścić całą pierwszą mapę. Całutka pierwsza mapa jest, jak widzicie, pod moim władaniem. To co widzicie tutaj to jest naprawdę bardzo fajna misja, której pierwszą część miałem już okazję rozegrać, bo wydawało mi się, że to będzie zwykła misja poboczna. Okazało się, że jest to coś innego, coś większego, coś połączonego jak gdyby z online'owym doświadczeniem tej misji. Myślę, że nagram to wam w formie bonusa, przechodząc grę po raz drugi jako zły bohater. A póki co, na tej części wyspy nie mamy zupełnie już nic więcej do zrobienia. Musimy przejść w to miejsce, gdzie rozpocznie się oczywiście kolejna misja i przyjdziemy na wyspę drugą z dwóch i tutaj będziemy sobie dalej walczyć i zwiedzać i podbijać i zdobywać moce i tak dalej. Słuchajcie, rzucimy sobie okiem na moje moce, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. Rozwinąłem naprawdę bardzo dużo umiejętności przez to, że zdobyłem naprawdę dużo punktów i tak jak widzicie w tym momencie mam wymaksowane chyba wszystko, co mogę w tym momencie mieć. No, na to wygląda. Najważniejszą nowością w tym momencie jest dla mnie to, że mam nieskończony bieg, kiedy używam mocy neonu. Mogę po prostu biec ile chcę, jest to po prostu świetne. Jest naprawdę bardzo przyjemne, bo mogę wybiegać na te budynki, mogę gdzieś tam skakać sobie, mogę płynąć, mogę lecieć, mogę wszystko robić co tylko chcę. Dobra, jesteśmy na moście. I wejdziemy tu grzeczniutko, bo w sumie nie wiem, czy mam się to spodziewać. To w ogóle strasznie mi przypomina Infamous dwójkę. Była taka misja, gdzie kolem się przedzierałem przez most i były bardzo podobny sposób rozłożone właśnie skrzynie. Nie wiem, czy to miało w ten sposób nawiązywać, czy może nie. Dobra, chyba mamy wbiec na górę, co? Chyba tego od nas oczekują. Serio, chłopaki. Oh, bad move, man. Kurde, zmienili mi na dym. A w sumie dobrze, bo dym się nadaje lepiej do walki, a dawno go nie używaliśmy. Ej, ja chciałem to zrobić. Czemu jemu pozwolili to zrobić w cutscence? To była moja rzecz. Z turetem się nie bawimy. Wejdziemy jeszcze wyżej, rozejrzymy się troszkę. Aha, ja go mogę po prostu wyrwać z tyłu. Żadna panika. Czy to coś było, co mi się wydaje, że było? Nie, wydawało mi się tylko, spoko. Lecimy do góry. No gdzie wy jesteście? Widzę, że tam jest więcej działek, więc od razu przejdziemy się tędy do tyłu. Wow, nope, nieważne, idziemy na dół. Tojtojki, dupowe, dosłownie dupowe. Zejdź na dół po prostu, chłopaku, i zaraz się przedostaniemy gdzieś tam dalej. O, tu jest jedna wieżyczka, którą mogę ściągnąć. Dobrze, druga. I co, trzecia jest na górze? Chyba tak. Na to by wyglądało. Jakoś w ogóle dziwnie, bez żadnych jednostek, bez żadnych problemów z przeciwnikami. Tam nic nie ma? Nie. Podejrzewam, że na mapie by mi się coś pokazywało, jeśli by coś było. No właśnie. Czy ja dostaję w ogóle jakieś punkty za niszczenie tych wieżyczek? Ja bez punktów nie pracuję. Dwóch gości gdzieś tu jest. A, są tam, faktycznie. Okay. That is a gap. Główkę! Nie, to nie, dobra. Rozwalaj. Będzie zabijać, będzie niefajnie. Padł, dobrze. Pytanie, jak to się robiło? Nie tak?
Nie chcę ssać dymu, dobra, może wyssę faktycznie troszkę. Może mi się przydać. Nie, wracaj. Kurde, jak to się robiło? Czekajcie. Dobra, wszystko jasne. Oh, finally decided to stop hiding behind your toys, huh? Dobra, ich troszkę trzeba faktycznie tym fajnym odrzutem poeliminować. Dokładnie tak. Dobra, czysto. Nie byli większym wyzwaniem. I co tu się dzieje? To wygląda jak w ogóle arena do walki. Zaraz pewnie przyjdzie coś większego. Czy to nie jest ta dupa z początku gry? Oczywiście, że ona. Oh yeah, yeah. You're the one that had me dead to rights a couple weeks ago and just let me walk away? Yep. You've changed since then. You mean the smoke thing? Yeah, that's new. I hear you've learned a new trick. You've expanded your arsenal. Tak było. I don't know where you heard that. I mean, I'm just a lowly smoke guy. We'll see. Yeah, that's doing nothing for me. Okej. A co, jakieś śledztwo na mnie wyślesz? No bez jaj. Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że go zaraz zginiemy, ale chyba faktycznie nie. Ja nie wiem, jak mam... wyczuć czas reakcji tutaj. You're a big fella. No ej, czemu to wybucha? Przecież to jest beton. Dobra, na razie nie mam specjalnie pomysłu, jak z nim walczyć, przyznam się. Ej, no kurde, czemu beton wybucha? Przecież beton nie wybucha. Idźcie sobie chyba ze mnie. If you co? Bo nie słyszałem, co właściwie mówisz. Dobra, może zaraz zmienimy. Uuuu, misiek, ale wracaj na górę. Ej. Wybaczcie, moja nagrywarka znowu odmówiła współpracy, niestety w bardzo słabym momencie, bo podczas walki z bossem. Na szczęście właściwie nic nie straciliście, po prostu skończyłem jedno podejście, żeby oczywiście zsynchronizować się z dźwiękiem jeszcze raz i no i walczę. Zmieniłem sobie moc na neon i lecimy dalej z typem. Nie wiem w ogóle, czy zdążył się nagrać moment, w którym zmieniam właśnie moją moc na neon. Mam nadzieję, że tak, bo babeczka od betonu mówiła wtedy coś tam w moim kierunku. Mówiła tak właściwie, że... Powiedziała mi właściwie, że oczekiwała właśnie ode mnie, że użyję tej mocy. Że nie było takie trudne, że dałem się namówić, takie tam pierdoły. No ej, come on! Ile można? No on co prawda jest bardzo celny i w ogóle i fajnie zwalnia ten czas, ale jest też, jak widzicie, bardzo słaby. W porównaniu oczywiście do dymu. Gąsie się! Koleś chyba jak gdyby przyspiesza troszeczkę z tą akcją. Fuck, trafił mnie. Niestety. Ej, go też trafiam. Aj, do wody wpadł. Nie wpadłem, wydawało mi się. Uciekaj, głupi ty, uciekaj. Kończ go. Nie, to nie, nieważne. Uważaj, chłopaku. Teraz troszeczkę pobiegaj, żeby się zregenerować.
Głupio by było teraz wtopić. Gdzie to on jest? Gdzie on jest? Tam jest. Dobrze, widzę go. No, trafiony. Rozpadł się nam kolega. Lecimy do niej? Podładuję się może jeszcze. Nie mogę, nie pozwolą mi. Listen, I think I can save us both a lot of time here. I just need to leech a little power off you, that's it. You want me to just give you my power? Oh, no. Not enough to sink bridges or anything, but enough to pull the concrete daggers out of my friends, yeah. And then after that, you will never see me again. I've got a better idea. Oj, 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 nie fajne. To me back in your little hovel. Zmień się w dym i ucieknij. Kind of like my idea better. Ała. Dawson. You disappoint me. No ty mnie też jakby nie patrzeć. Co ona zrobiła? Czy ona mną cisnęła? Nie, co się dzieje teraz w tym momencie? Czemu ja lecę w kamieniu? O co chodzi w ogóle? Co się dzieje w tym momencie? Czy ja sam leciałem w ten sposób? Jako dymek? Jesteś cały chłopaku, jesteś, nie? Wszystko jest w porządku. Ah, the lantern. District where I was headed all along. Just took the scenic route. Misja ukończona, test. Spoko. Jak widzicie, w ogóle zwiększył się mój poziom karmy. W tym momencie już jest totalna przewaga tego niebieskiego ptasiora na czerwonym. Po czerwonym zostały już tylko piórka, więc podejrzewam, że został mi jeszcze jeden jakiś tam level mistrzowski tego, tej dobrej karmy i będziemy już mieli trofkę za to. A tymczasem warto się rozejrzeć. Co to w ogóle jest? To wygląda jak jakaś, nie wiem, diaboliczna skała, na której, na szczycie której jest hotel. To też nie wygląda zbyt ciekawie, jakieś w ogóle konstrukcje z Obliviona. Chińska dzielnica, w porządku, dużo neonów. Dzielnica portowa, więcej Obliviona. Szklarnia na dachu, o, już widzę odłamek w ogóle na górze, może teraz go przestrzelę. Pięknie. Wow, 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 hold it. Come on. Dobra, obezwodnieni olejemy i słuchajcie, w takim razie warto by się było rozejrzeć naokoło. Mamy przekaźniki zagłuszające, które chyba w tym momencie zwalczę. W ogóle jest ich tutaj dużo w tej lokacji. Lecimy do pierwszego. Serio. Biegnij do góry. Dobra, jesteśmy. Czym to się rozwalało? Czymkolwiek widzę. Wszystkim działa. Rozwal tarczę, rozwal nóżki. Rozwal tarczę. Rozwal nóżki, dobrze. Jeszcze jeden. Nie ma tak łatwo. Tarcza rozwalona. No już sobie kolejną stawiasz, no nie przesadzajcie. Musi mieć troszeczkę czasu, żebym ja mógł się nim zająć. Dobra, obezwładniony, jeszcze ten gdzieś tu lata. Chodź tu, misiek. No właśnie, gdzie jesteś? No nie przesadza... Zaraz tarczę sobie pewnie wrzuci.
No i będziesz tak krył za mną. Ja wiem, że to jest twoja rola, żeby uciekać i... Neon mi się skończył. Muszę zejść na dół, albo podejść tutaj może. Tu jest neon, to nie jest neon. Tu gdzieś był neon, tu jest. Ej, dobra. Tamtego typa może lepiej olejemy, bo tylko będziemy się z nim ganiać niepotrzebnie, a walka nie jest ani przyjemna, ani łatwa w tym przypadku. Dobra. Druga rozwalona, lecimy do trzeciej. Trzecia rozwalona. Lecimy do czwartej. No, co wy mi tu jakieś bomby rzucacie? Po tamtym jeszcze ten mi został, a on się poddaje. Dobrze, to podejdę. Wykończę. A co mi tam? Okej, powiedzmy, że ten teren jest czysty. Jest czysty czy nie jest czysty? Nie, jeszcze jedno zostało. Postawię sobie znacznik tutaj w takim razie i wrócę tam. Stwierdziłem, że na tej drugiej wyspie raczej chcę wam pokazywać wszystko, wszystkie poboczne rzeczy, jakie są do zrobienia. Bo to mimo wszystko jest w tej grze akurat całkiem ważny element. Ej, gdzie to jest? Tu gdzieś na górze. Najpierw wieżyczkę? Serio, zapadły się skrzynie, kontenery. Okej, okay. Uciekaj, bo się zaraz zniszczą i zdupią i w ogóle będzie źle. Na górę. Dobrze, że tak fajnie da się uciekać. Okej. Zastanówmy się. Okej, rozwalimy tamtą jednostkę DUP w takim razie. A co sobie będziemy żałować? Nie powinniśmy, nie? Kamera rozwalona. Czekaj, ja chcę wejść na górę. I podejść tu mi się. Nie tu, tam gdzieś. Bo tam jest skrzynia z amunicją, taką co się da rozwalić, prawda? I po prostu totalne zniszczenie wywołać. Tylko bym chciał, żeby ktoś do tego podszedł, żebym mógł zapunktować, bo za to są trofki nawet. Tylko że ten frajer się kręci gdzieś tutaj teraz, na dole. Bo mnie widzi. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia. Tego jest więcej w ogóle w całej grze. Tego bardzo mało używam. Nic to mu nie zrobiło, jak widzicie, niestety. Ale jak do tego byś podszedł, może. Idź tam sobie. O, pięknie. Czy ty tu wylądowałeś? Nie. Tylko tak to wygląda. Okej, do was mogę zejść. Chętnie. No, pięknie. Trochę posprzątane. Wow, come on. Zwolnijcie troszkę. Obezwładniony. Obezwładniony. Obezwodniony. Tam się do kamery chyba nie przybije, muszę iść naokoło. Gdzie ona jest? Tu jest. I jeszcze jedna gdzieś... Tutaj by była, gdzie ona jest? Jest tu! Teren wyczyszczony z kamer, mogę się w takim razie zabrać po prostu za to. Też bym się neon przydał. Dym może niekoniecznie. Bo neonem się dużo lepiej przemieszcza, porusza i w ogóle.
Dajcie mi kurczę jakiś neon, tu są neony, super. Lecimy. Ja mam bombę w ogóle zaprogramowaną już do zrzucenia. Później się nie pobawimy w takim razie. Ja jeszcze jednego sobie neona wysi. Do sucha, pięknie. Gdzie on jest, ja się pytam. Nie, na gościa po prostu trzeba mieć dym, nie? Szoruj, frajerze. Dobra, po nim. Ja nie muszę chyba tych wszystkich elementów rozwalać, wystarczy tam kilka, żeby się to coś podniosło i żeby mógł to rozwalić. A już chyba z przyzwyczajenia po prostu rozwalam wszystko jak leci. Dobra. Rejon przyjęty w takim razie. Znaczy no oczywiście przyjęty tylko w tej takiej mini misji pobocznej właśnie z rozwalaniem tych ciężkich wozów. Pozbieramy sobie skrawki, które nam tu wypadły. Zawsze wypadają 4 z takiego wozu. I na sam koniec, słuchajcie, że jeszcze polecimy sobie do misji z tym. Ze street artem, tak sobie myślę. No, gdzie tam wejdziesz? Bokiem? Bokiem. Nie, nie bokiem. Którędy? Tędy. No właśnie! Dobra, wyssany. A street art, słuchajcie, znajduje się gdzieś tutaj. Tu dokładnie. Serio, tamtego jednego typa. Nie, nie muszę. Na szczęście. Odpuścili mi. Gdzie mi to ucieka? Jest, dobra. Nie zwróciłem uwagi, jak się będzie ten street art nazywał. Szkoda. Okej, okay. Powinno być tego. Kogoż oni trzymają? Oficera DUP czy kogoś innego? Nie. Myślałem, że są zbyt uśmiechnięte, żeby oficera trzymać. Dobra, słuchajcie, myślę, że na tym dzisiaj po prostu skończymy. Tak patrzę na zegarek, dużo dzisiaj nie zrobiliśmy, ale nie ma sensu rozpoczynać kolejnej misji. Chyba, że jeszcze chcecie to... Polecimy do jeszcze jednej misji pobocznej. O, tutaj właśnie. I co to są za misje, bo już nie pamiętam? Aha, z podchodzeniem do punktu. Spoko. W tej altance chyba tak, no to wygląda. Oczywiście. Proste. Także ten, audiolog skończony. Ja mogę jeszcze polecieć szybko do odłamku jakiegoś czegoś takiego. Szybkość też dzielnicy zdobywa, naprawdę, jeśli graliście w poprzedniej części gry, to wiecie, że to troszkę dłużej trwało niż trwa to teraz. Gdzie to było, gdzieś na dole?
na to wygląda. O, tutaj. Dobrze. Zdaje się, że to do mnie tak napieprzają z tamtej strony. Za frajerzy. Zabity cywil, no co poradzę, no. Takie życie. Dobity, dobity, spoko. Jeszcze jeden tutaj typ został. A tam misja już się do mnie świeci i cieszy. Dobra. To jest w ogóle zaraz przy misji głównej. To w tym momencie po prostu przejdziemy to coś i skończymy. Gdzie są jacyś kurczę przeciwnicy? Mam oczyścić teren, rozumiem, ale jeszcze nikogo nie było. Okej, czyli za moimi plecami jest ta konstrukcja, to jest gdzieś tam, tak? To jest to, jak nic. Kamera zniszczona. To jeszcze pobiegniemy sobie z jednym gościem. Kurde, jak już jestem w takim szale robienia tych misji, to why not? No już, dajcie mi spokój. Leave me alone. Nie ma wrogów w terenie już. Rozglądam się po tej mapie, nikogo przecież nie ma na tym obszarze. Dobra, jest misja. Agent Yuzy ukrywa się w tłumie. Dobra. Użyj zdjęcia, żeby go wytropić. Zejdźmy na dół i zobaczmy, kto się do mnie nie chce uśmiechać. Nie jesteś ty, to nie jesteś ty. Tam ktoś potrzebuje mojej pomocy. Tu chyba coś lata mojego. Nie padło? Czemu nie padło? Wy się boicie, więc to nie jesteście wy. Z tej pusto. To nie jesteś ty. Czy któryś z was siedzących tutaj? Też nie, nie? Nie, już za daleko. Dzięki, dzięki. Może ty jesteś? Też nie. Dobra, musi być gdzieś z tamtej, bo na górze na pewno nie jest. O, ty kurde suko, chodź tu. Leży? Leży. Ścig go maleńki, dobrze. Jeszcze jeden na sam koniec. Gdzieś mi tu przyleciał właśnie. I leży. Dobra, słuchajcie, na tym chyba skończymy, bo to nie ma sensu ciągnąć tego w nieskończoność i odbijać tych punktów. Zobaczmy w ogóle, jak my stoimy z tym wszystkim. 34%, zaraz pewnie mi się odblokuje ta misja. Wyczyścimy kiedyś te wszystkie strefy, ale po prostu w jakichś odcinkach już takich pobocznych, chyba po fabule głównej. Póki co chyba wolę się jednak w kolejnych odcinkach już skupić na fabule gry dla tych z was, którzy czekają po prostu na jej rozstrzygnięcie, bo już daleko oczywiście do niej wcale nie ma. Dobra, na dzisiaj to wszystko w takim razie, trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo, pa pa!